Jadwiga, drill się kończy! Czy ty, Mariusz, w końcu przestaniesz już pić, naprawdę? Wszystkie baby są takie same. Tato, uspokoiłbyś się już. Wasze ostatnie raporty wskazywały, że przestępczość wzrosła w naszym mieście, także musimy się lepiej postarać. Tak jest, szerp, tak jest, szerp. Tak jest, lepiej. Caitlin, żadnych chłopaków w tym wieku, w ogóle jak ty wyglądasz? Przebrałabyś się. No ale co ty, wiecie, masz do mnie problem? No mam 16 lat, mogę chyba już robić trochę co chcę, tak? Tylko 16 lat. Wystarczająco, by móc zdecydować za siebie. Mariusz, daj ty już weź jej spokój. Pamiętaj, jaki ty byłeś. Dajcie mi spokój. Jaka była jego ostatnia lokalizacja? Ostatnia aktualizacja była na stacji w Sandwichers. No dobra, musimy go dorwać, weźmy go znajdź. Już szukam. Rzuć ten nóż i kładź się na ziemię! W tej chwili! Schowaj go! Ubezpieczamy! Smith gratuluje awansu na sierżanta. Gratulacje! Dziękuję, Jeremy! Pamiętacie, jak Jeremy był z Kamilą? Nie da się tego nie pamiętać. Jak to było? Robię szansę! Nie wiem, raczej w porządku. Spoczywaj w pokoju. Widzimy się tam na górze. Siemaneczko, z tej strony Wader, witam was w kolejnym odcinku Żyćka ulicy w GTA 5. Widzowie, leżymy, bo zaraz wstajemy i jedziemy do Gartineza na jego farmę. Ciekawe, co teraz dla nas tam przyszykował. No i widzowie, już wiedzieliście, szeryfi powracają, ale widzowie, taki mamy teraz klimacik, że szok, bo dużo nowego was czeka. Córeczka już dorosła. No i widzowie, no czy tatuś będzie troszeczkę surowy? Możliwe. Także powrót Mariuszka będzie z pełną pompą. Ale zanim, widzowie, Życia ulicy nie odpuszczamy. Życie ulicy także będzie się pojawiało, więc pamiętajcie, łapeczka w górę zostawiona i oczywiście subik z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić tych odcinków, a ja już zaczynam odcinek. Widzowie, wstajemy, bo nie można się opierdzielać i trzeba zjeść pierwsze śniadanko, także zobaczymy, czy ktoś już w ogóle wstał. Travisa nie widzę w łóżku, także czekajcie, gdzie tu się wychodziło? Chyba tutaj, dobra. Ale musimy dzisiaj także porozmawiać z Lidią, bo ona chyba się srogo wkurzyła, że tatuś pozabijał jej chłopaków, może tak nazwać, albo koleżków, nie wiem, ale... Czekaj, tam jeszcze ktoś siedzi przy stole. Nora, Lidia i chyba młody. A gdzie jest Travis? Nie wiem. Ale zapisałem sobie ostatnio numer, raczej, no nie zapisałem. Mamy Itana tutaj, także no, trzeba go zapisać. Młody. Zapisujemy kontakt. No i oczywiście idziemy. Co, reszta śpi? Dobra, Travisa nie ma. Także musimy do niego zadzwonić, spytać gdzie on jest, bo trzeba zaraz do roboty. Młody. Kurde, nie mam go w kontaktach? Jest, traf. Dobra, dzwonimy. Halo, nie mogę teraz. Bo? Jedną ręką się trudno prowadzić ponad 150 km furę. Czy to ty właśnie jechałeś? Gdzie? No nie wiem, widziałem ciebie jakbyś jechał ulicą. Nie wiem, dobra, dawaj z tyłu jak coś. No. Dobry. Siema. A co, wy wkurzeni? Ja nie. Co one takie się nie odzywają, na coś piszę w notesie? Smacznego ogólnie życzę. Dziękuję. Widzowie, co one obrażone na sobą? No w sumie nie dziwię się, a to nie my zrobiliśmy, nie no, w sumie to my zrobiliśmy rozróbę tam. Młody? Tak. Jak tam z tymi gangstrami naszymi? A działają sobie. Działają, a mają jeszcze informacje na temat tego, co mieli się dowiedzieć? Nie wiem, nie pytałem jeszcze. Przecież ty też się miałeś dowiedzieć coś. Może łaskawie zostaw, proszę cię. Dlaczego mam go zostawić? Przecież to jest... On się zajmuje obecnie swoimi sprawami, którymi musi. Musi, tak? Ale ma też swoje sprawy od nas. No, od nas były chyba pierwsze. Dobra, o co wam chodzi? Przecież ja nic złego nie zrobiłem. O co nam chodzi? O co nam chodzi? Jezu, ty jeszcze będziesz pytał teraz. Ja nie wiem, będziesz się pytał... Nie. Spokojnie. Rozwalaj imprezy, Nora, to jeszcze dodatkowo. Wszyscy zamknąć jadaczki. Jeszcze tego. Co wczoraj wywinęliście na imprezie? My? Ona chyba. Też. A, Rabunciaki, ale ty też. A pruty to startować? Ile ty masz lat? No, 19. To znasz swoje granice, czy nie? To znam. No właśnie, więc powinieneś w ogóle inaczej tam zareagować. A wy czemu ich zapraszaliście? Powiem tak, gdyby nie on, to poprosi się... Nie, jeszcze Travis, który... Ale słuchaj, to cały misterny plan będzie poszedł się za przeproszeniem balić, ale no dobra, jeżeli nieważne. Jeżeli zaprosiliście ich, a zarówno Marapunciaków, to powinniście wiedzieć, że może coś się wydarzyć. No właśnie. Co to miało być? Nic by się nie wydarzyło. Tak a propos, tylko wszystko przez nich. Co za gangster? Powiem tak. Kto to jest? Nie dość, Travis? Że cały czas problemy tylko na głowie, od wprowadzenia się was wszystkich, obiecuję wam to, że albo jeszcze raz usłyszę jakąkolwiek kłótnię w domu, nie pogodzicie się do paru dni,
każdy z was opuści te mieszkanie. Spoko, ja i tak w nim nie mieszkam. Nawet dzisiaj w nim nie spałem. A to nie co? A ty, Travis razem z Trojem, nie będziecie już mieli żadnego wsparcia z mojej strony. Spoko, łaski bez. Mamy lepsze osoby. Łaski bez? Bo to, że ci daję 5000, to jest właśnie to, żebyś ty przynajmniej miał na co zarobić. My tutaj w ogóle, jak zaczęliśmy pracować dla wszystkich, nic nie mieliśmy z tego. My po prostu mieliśmy wtedy coś takiego, że o, będziemy kiedyś tacy jak oni. A wy jesteście właśnie na pieniądze. Ale nie, my nie zaczęliśmy. Zamknij się. Gdzie więcej pieniędzy, tam lecicie. A gdzie zaczynaliśmy? Więc albo będziecie normalnie rozważać z pieniędzmi i normalnie rozważać z brońmi, ze wszystkim i się pogodzicie wszyscy, albo już was w nic nie będę zaopatrywał. A wam odetnę wszystkie finanse. Zrozumiano? Tak, spoko. Jakoś mnie to nie interesuje obecnie. I jeszcze raz zobaczę wasze humorki, to tym bardziej. Będziecie startować tak jak my, od zera. Super. Tyle pomaga ci dalej, wszystko na nic. Ty coś tak odstroiłeś. Mogłem się ubrać, no. Mierdziały mi ciuchy w samochodzie. Ty, to... pokaż się. Ty, co? Przecież tak mówisz o tatuażach, że... Dobra, stary. Zmieniłem się, widzisz. Ale chyba za mocno, wiesz? Ale teraz wyglądasz na prawdziwego gangstera. Trzeba się jakoś pokazywać chyba, nie? Tak, trochę przemalowałem. Na to jej ostatnio nie było. Gdzie przymalowałeś? Znajomego. Przecież normalnie poszedł. Może lipnie jest. Musiałem trochę zapłacić, ale... Ty, a gdzie moja BMK? Nie wiem. Może na zewnątrz? Chodź, sprawdzimy. Ty serio tutaj spałeś? No a ty nie? Nie. Ja wolałem sobie pojechać samochodem. Przespać się w nim. Ty! A czemu nasze auta są poza bramą? Ja sam to zaparkowałem. A twój nie wiem. Nie, ktoś przeparkował mi ten samochód? Możliwe. Siadaj, bo Gartines czeka. O, wreszcie jedziemy do poważnego człowieka. Zarobić pieniążki! Przepraszam. Przeliczałeś w ogóle? Ile mam pieniędzy? No... Ile nam dał? Nie, a gdzie są te pieniądze? Bo ja ich jeszcze nie dostałem. Przecież są w twoim samochodzie, w bagażniku. A wziąłeś już swoją garzę? No nie, nie liczyliśmy ich nadal. Dobra, to przeliczymy zaraz, jak wrócimy od Gartineza. No dobra. Weź i przypomnij w razie czego, nie? Mhm, wiesz, teraz mamy tyle kasy mamy, że no wiesz, że zapominam o takich rzeczach. Mam jakieś przebłyski z wczoraj. Jedyne co pamiętam to, że wymachiwałem strzelbą na lewo i prawo, ale do kogo, gdzie, co, jak, to nie pamiętam. Taką pustkę w głowie. A, no tak, bo ty byłeś tak narąbany, że ze strzelbą do nich wyskoczyłeś. Do kogo? Do marabundziaków. Proszę powiedz, że kogoś postrzeliłem. Nie, ale kurde. Za to dwóch z nich nie żyje. Co ty zrobiłeś? Ja nic, ale Markus ich rozstrzelał. A. I dał im na łóżkę. To nieźle. Ciekawe, czemu o tym nie pamiętam. Nie, bo może dlatego, że się schlałeś, no to ty. Ty po pijanemu jechałeś samochodem? Po części też. I powiedz, że nie pamiętasz trasy. No. Jakiej trasy? Aha, no na przykład tej, gdzie jechałeś się przespać. Jakby ja tylko pamiętam, że się obudziłem. No to masz całe szczęście, że cię policja nie zgarnęła i że się gdzieś nie rozwaliłeś. No mam takie szczęście, widzisz. Ty właśnie, ale, no. Ile tam mieliśmy zarobić za te podrobienie tych? 50 tysięcy chyba, na łeb. 50 tysięcy na łeb. Dobra, no to uzbieramy jeszcze u Gartineza. Może on nam coś, wiesz, da. A ty w ogóle jeszcze coś pamiętam, jakieś laski wczoraj. A, no Olivia i jakaś tam, nie pamiętam, ale była strasznie dziwna. No to, o właśnie, pamiętam, że ona chyba była z Tajlandii. To chyba ta. A ty coś z Oliwią wiesz, byś chciał? Stary, ja nawet nie miałem do niej kontaktu. A, to lipa, to już za późno chyba. Co? Dobra, stary, ty co, tu już nikt nie pracuje? No są samochody za nami. Ale pracowników żadnych nie ma. Może na plantacji? Na plantacji? Tam też pustka, no w sumie jest ranek, więc może jeszcze zaraz przyjadą. Wiesz co? Tak sobie pomyślałem, trzeba jakąś nazwę myśl dla gangu. A co, nie robimy już tych naszych, nie wiem? Nie, znaczy robimy na pewno nasze barwy, bo te barwy... Czyli co, nie robimy już świętych? Nie, to nie jest nasz, wiesz, to był Markusa gang. Musimy być oryginalni. W sumie racji. Witam. Dzień dobry. Kogo państwo? Do pana Gartineza. Dobra, już do pana Gartineza. No tu czystuj stary, mamy poczekać. Czekaj. Kurde, co za sztywny. Wczoraj był lepszy. Wczoraj był Italiano, Blanco, coś tam. O, idzie pan Gartinez chyba. Aha. W ogóle mnie to obchodzi, że się nie da. Ma się dać. I to na dzisiaj. Dzień dobry. O, witajcie. Dzień dobry. Możemy spróbować cygara? Mam wam coś do pokazania. Cygara? No. Dobrze, możecie. O, sorry, spróbujemy. Kurde, widzę, co... To są najlepsze. Home is sharp. No, próbujemy. Ło, ale lufy, co? Da. Co, to pracownicy jeszcze nie pracują, czy jak? Pracują. Chodźcie, pokażę wam coś. Okej. Okay. Gdzie on nas prowadzi? Widzę, czyżby prowadził jak nas na pole? Sami wspomnieliście i wiecie dobrze, produkuje cygara i to najlepszej jakości. Mhm. Ale jest pewien drobny problem.
Jaki? Ktoś mi podkrada krzaki w nocy. Sam nie wiem jeszcze kto, ale obstawiam, że to jest konkurencja. Czyli jak konkurencja? Normalnie, konkurencja moja. A zawsze wam z takimi jednymi. A nie masz monopolu na to? Przepraszam, nie ma pan monopolu na to? Nie. Dobry szefie? Ty stary. No. Widziałeś go? Wiem, jaki zwykły ziomek, a co? Stary, nie wiem, kogoś mi przypominał. A tamtego ci chodzi w niebieskiej? Nie, tamtego z tyłu. Chodź. Nie wiem, jakiś przybłęda. To z ulicy. Nie wiem. Jak widzicie, pięknie wszystko. Rośnie. A tu błota. Błot to musi być. Ale to tak jest... jak mówię, byłoby idealnie, gdyby ten problem znikł. Dlatego właśnie. Ci bierzemy palniki was... i podpalamy im to. Już się będą mieli. To później się dowiecie, co planuję. Na razie chcę wam powiedzieć, żebyście tutaj się przyczaili w nocy, poobserwowali ogólnie, co tutaj się dzieje. Okej. I się dowiedzieli, kto to oficjalnie robi. Czyli jakie są nasze, nie wiem, zadania ogólnie, pracując dla ciebie? Tu macie za zadanie ogólnie chronić te pola i przy okazji, dokładnie, różne interesy i dokładnie macie jeszcze mojego syna chronić. What? Ale to ile on ma lat, jeżeli mogę zapytać? 17. To no, sam się nie umie bronić. Nie no, dobrze, dobrze, obroni, wie pan, popilnujemy go. Dlatego też macie go później dzisiaj odebrać ze szkoły. A gdzie to się uczy? Jakiś prywaczak? Nauczanie domowe, czy... Wiecie, gdzie jest ta najpopularniejsza szkoła? Ulsa? Dokładnie. Chodziliśmy tam. No, to chodziliśmy tam. No to idealnie się składa, to będziecie wiedzieć. No nie ma problemu. Tylko żeby pański syn to nie sprawia problemów, nie? Nie, on nie sprawia problemów. No to jak raczej nie sprawia, no to będzie go pilnować, żeby nikt inny nie sprawiał mu problemu. Dobrze, a na razie chodźcie, musimy się przejechać w pewne miejsce. Wow, czyżby coś kolejnego? Zobaczycie. Dobra. Dobra, widzowie, kurde, mamy chronić jego interesów, to kurde, zaszczytasz, widzowie, no i pewnie dobre pieniądze. W ogóle to nie wiem, czy wiecie, ale o tym zabójstwie ostatnim było głośno dosyć w telewizji. O, no to chyba źle, co? Niby źle. Kościół nie przypomina, widzowie. Części nawet dobrze. Może i dobrze, ale no, wiesz, co chodzi, no. A były tam nasze twarze, czy coś? Nie, nie było. No, to... Okay. Dlatego też się nie denerwuję. Bardzo dobrze. Gdzie to? O, idzie, powoli. A tamten biegnie. Widzowie, to nie jest Kyle? Nie wiem, przyczajmy się dzisiaj w nocy, żeby sprawdzić, czy to jest on. Jak będzie wychodził z pracy? A takie pytanko. Tak? O której kończą pracę pracownicy? O 20. Okej, 20, okej. Ło, ale bryki. Widzowie, jakie lambo, ja pierdzielę. Kurde, sam się takim... Czy ja czasem takim nie jechałem? O, pachnie tu cygarem w środku. Okej. A co chcesz nam pokazać? Pokażę wam, gdzie dokładnie stacjonuje konkurencja. Aha, i mamy coś im zrobić? Dowiecie się na miejscu. Dobra, czyli tutaj pracują? Dokładnie. Widzicie te pola na lewo? Widzimy. Tam dalej. To są właśnie ich pola. No tu widzę, że chyba jeszcze nikt nie pracuje. Coś tam stoi, jakiś ciągnik. Oni tu akurat mają powolne ruchy, ale to mniejsza o to. Dlatego chcieliście roboty, tak? O. Jeszcze jakieś. To waszą robotą, waszym zadaniem będzie spalenie tych pól, spalenie tych magazynów obok. Tego po lewo też? Nie, tych przed nami tam. Okej. Okay. No to zajmiemy się tym, jak jeżeli dobrze będzie zapłacone. Oczywiście, że będzie dobrze zapłacone. No to masz to jak w banku. Dobrze. Super, że się rozumiemy. A ty, Travis, co myślisz? Dla mnie git. No i G. A to chyba jakaś wasza nowa fabryka, nie? Dokładnie. Bo wcześniej chyba tego nie widziałem. Wcześniej tego nie było, niedawno. A to stało. Ale to fabryka czy ogólnie firma? Fabryka. A. Firma tu już jest jakiś czas. Okej, okay. A czemu akurat tutaj? No, zawsze jakoś wolałem tereny pozamiejskie. Okej. Okay. Plus można tutaj łatwiej interes kręcić. Z przykrywką. W sumie racja. Dobra, to szefie, ty raz zadzwonisz, tak? Tak, będziemy dokładnie pojechać po syna, okej. Okay. Chodź, Travis, nie włóż się tak już. Miłego dnia. Miłego. A właśnie. Słucham? Jak się strzelba sprawuje? Bardzo dobrze. A za dobrze. To mi się podoba. Dobra, lećcie stąd. Miłego. Ja już potem się spotkamy, bo muszę coś załatwić jeszcze. Co załatwić? Potem ci powiem. No to czym ty pojedziesz, co? Na piechotę pójdę albo zamówię coś. Okej. Okay.
Widzowie, co jest? Czemu on idzie sam? Co, mamy sam jechać furką? No dobra, ale widzowie, czekamy teraz na telefon, bo zaraz ma zadzwonić młody. Bo w sumie ja zadzwonię, widzowie. Spytam go, czy koleżci już mają jakieś informacje odnośnie tych haraczy. Także dzwonimy. Czemu mi się nie zapisał, widzowie, numer? Dobra, zadzwonimy tak chyba. Halo? Halo? Młody? Tak. I co, gadałeś z tymi chłopczykami? No, siedzę tutaj obok sklepu, tutaj na dzielnicy z nimi. Którego sklepu? Tam, gdzie ostatnio. Dobra, no to zaraz będę i pogadamy, nie? Okej. Okay. Trzymaj się. Dobra, widzowie, młody ogarnął tych chłopaczków, niby mają już informacje, także jedziemy w tamtą stronę. Mam nadzieję, że Travisa jakoś, nie wiem, spotkamy albo przyjedzie czymś. Nie wiem, co on kombinuje. Strasznie jest taki, wiecie, tajemniczy. W ogóle teraz nic nie gadał. Chodził za nami cały czas. Że, wiecie, może jego też przekupiły babsztyle głupie. Nie wiem, widzowie. Mam nadzieję, że jest dla nas fair, bo jest naszym przyjacielem, tak? Więc jedziemy i spotykamy się z chłopaczkami. Widzowie, podjeżdżamy już pod miejscówkę, gdzie oni stoją, czyli tam, gdzie ostatnio się z nimi spotkaliśmy. Młody już tam czeka z młodziakami. W sumie, kurde, musimy jakoś im ksywę wymyślić, bo jak mówię z młodziakami, że jest tam młody, to trochę masło maślane. Ale dobra, stoją już tutaj gówniarze. Podchodzimy do nich i pytamy, w których sklepach najwięcej mamony mają. Czołem, gangsterzy. Siema. 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 No, siema. Dobra, jakie macie informacje? To tak, tutaj za naszym sklepem, jakby tutaj za moimi plecami sklep. No. Tamta stacja. I tak, gdzie nas w sumie zwerbowaliście, mnie i tego kolegę. Dobra, no i co? I oni mają najwięcej pieniążków, tak? Dokładnie. A jakie są to pieniądze? Dobre. Dobre. Co znaczy dobre? Bo dla ciebie dobre to może być 10 dolarów, a dla mnie na przykład, nie wiem, 10 tysięcy na tydzień? No gdzie, no na pewno tam 10 tysięcy nie ma. Chyba najwięcej mają tutaj w sklepie z broniami, bo jakieś najnowe tak. Właśnie ciuszki tak, przewozili. A wy chcecie brać haracz, tak? Czy na patrol? No tak, haracz. Bo haracz to nie, po 3-4 tysiące, żeby te sklepy nie upadły. Tygodniowo, miesięcznie? Raczej tygodniowo. 3-4 koła tygodniowo, no to mogą trochę podupać, ale dobra, no spróbujemy. Bogaci są. No czy ja wiem, czy tak bogaci. Towaru jeszcze nie macie, tak? Nie mamy. Jeszcze nie. Czyli trzeba wam coś załatwić. No, przydałoby się, nie? Coś tutaj pojarać, posprzedawać. A spokojnie na dzielni jest? No, względny spokój jest. Okej. Okay. Tylko kręcą się tutaj pały, nie? Co, że z tego policji widzę? Jedni. Dajcie mi chwilę. Dobrze, dobrze. Widzowie, dzwonimy do Travisa, gdzie on jest, bo kurczę, będę martwy się o niego, o naszego przyjaciela. Co on mógł tam załatwiać? Halo, halo. Gdzie ty jesteś? Załatwiłeś te swoje sprawy? Tak, będę za może pół godziny. Pół godziny, wiesz, mamy haracz do garnicia. No tak, ale jak mam tam pojechać do ciebie? Próbuję wziąć może taksówkę i będę. Stary, bo zaraz musimy odebrać jeszcze młodziaka ze szkoły. No, a jeszcze nie wiadomo, który kończy, będę zaraz. Dobra, no, siema. Młody, chodź. Tak? Masz bandanę przy sobie jakąś? Przy sobie bandanę? W samochodzie mam. O, widzę, to nasz samochód? Dobra, to bierzesz ją, zakładasz na mordę i wchodzimy do tych sklepów po kolei, tak? Okej. Okay. To zakładaj. A wy, młodziaki, rozpłyniecie się stąd. Dobra. Mi sobie trochę gówniane to, że wiecie, staliśmy przy tym sklepie, teraz wchodzimy w bandanach. Dzień dobry. Dobry. Jesteś sprzedawcem? Jesteś sprzedawcą tutaj? No tak. Ale to broń nie potrzebna, spokojnie. Dawaj kasę. Dobra, spokojnie, młody, spokojnie. Chcesz, żeby ta buda twoja poszła z dymem? Już tutaj wyciągam. Czekaj. Chcesz, żeby ta cała buda poszła z dymem, czy nie? Nie, bo to sklep boi, to nie chcę. No właśnie, dlatego tygodniowo będziemy tu przychodzić i zabierać pieniążki. Haracz tak zwany. Panie, przecież tydzień to tyle, daj wszystko. Dobra, panie. Dwa klocki. Panie, ile ta buda zarabia w ciągu tygodnia? Panie, jak to kurwa, 3 klocki zarabia. No to cały dwa klocki do nas. Nie, dobra, stary, no zbankrutuje. Tysiaka nam dajesz tygodniowo i będziesz miał całą tą budę. No bro, stary, spokojnie. Tysiaka, jeżeli coś powiesz psom, to ta buda zostaje spalona. Nie, spokojnie, z psami nie gadam. Rozumiemy się? Tak, rozumiemy się. Masz tydzień na zbiór rejsu. Okej, to damy radę. Nara. Widzenia. Dobra, stary, nie możemy tak się chyba panoszyć, co? No chyba... Dobra, pojedziemy twoim. Dobra. Pod stację. O, dobra, daj. Przy okazji zobaczysz, o, jak to czekaj, dobra. No, ile będzie? Tu nie powiedziałem, bo jest EON. 12. Proszę, dzięki. Wsiadaj, a zakładaj bandanę. Zakładasz bandanę? Tak, zakładam. Na ta masz, nie? Ta mam. Dobra, teraz będzie twoja kolej. Co mamy? Zbieramy haracz, dobra. Tak, chodźcie. Siemo, jaka paruwa, co jaka paruwa, wariacie? Co panowie by chcieli ode mnie? Co byśmy chcieli?
Ja to tylko sprzedawca. Ty, wracasz tu. Zaladę tutaj. Zaladę, obok siebie stoicie. Zaladę, ja sprawdzę, czy kogoś więcej nie ma. Sprawdzę. Słuchajcie, ile ta buda zarabia? Na tydzień. Zależy. Na tydzień. Dobra, nikogo nie ma. Około 6 tysięcy. Co tygodniowo będzie tutaj przychodzić, dwa koła idzie do nas, bo inaczej ta cała stacja zostanie wysadzona, rozumiesz to? Dobra. Powiesz coś psom, ty albo ty, to macie kulkę w łeb i stacji też nie będzie. Oczywiście, rozumiemy się. Macie tydzień czasu. Dobra, stary. Idzie gładko. No, ciekawe, czy będą nam płacić. Zacząłem przy pierwszym, wiesz. Będą. Wskazanie nam pieniędzy. Spokojnie, ale... ja to na razie to są słowa. Młody. Tak? A ty coś chyba słabo zebrałeś info od nich. Powiedzieli, ten sklep niby dużo zarabia, a jakoś 3 koła tygodniowo to wiesz. Sami oni. Jeszcze jakiś sklep, czy... Tak, czy dla nich to może być dużo. Ale powiedzieli, że stacja mniej. Przecież tak oto sieciówka. Wątpię, że będą mogli dawać. Czy co, chcą, żeby było wszystko spalone? Raz, dwa. Tam są klienci, także pilnuje się też klientów. Dzień dobry, nikt się nie rusza. Już, do środka. Jezus Maria. Co Jezus Maria? O co chodzi? Ty. No. Twoja teraz kolej. Dobra, ile zarabiasz? Ile ten przybytek zarabia na tydzień? No nie wiem, tylko około 10 tysięcy, no. 5 tysięcy co tydzień, albo cała buda pójdzie będzie spalona, twoja rodzina i wszyscy będą leżeli w grobie, rozumiesz? Jezus. Aktualnie dwa koła dajesz. Policja cicho. 2000 teraz widzę. Teraz. Taka dobry początek znajomości. Ruchy! Młody, sprawdzę, czy nikt nie podchodzi. Jeżeli ktoś będzie chciał od ciebie pieniądze wziąć z gangu, mów, że już jesteś pod ochroną, rozumiesz? Dobrze. Jesteś pod ochroną i nie od nikoma. Coś się dzieje, nikomu masz nie dawać. My będziemy wiedzieć i was ochronimy. Dobrze. Żegnam. Chodź, pokłóćcie się. Jeszcze coś? Pojechali. Nie, no to wszystko ściągajcie, bandany. Ale wałcie. Dobra. Jaki plan teraz? O! To jest dzwoni. Zabija, to nie jest ten Gartinez? To jest chyba jego numer. Halo. Witaj. Dzwonię poinformować, że za jakieś 20 minut akurat mój syn kończy lekcję. Mamy po niego podjechać, tak? Dokładnie. Dobrze, szefie. Zaraz będziemy. Trzymaj się. Zgadnij. No, pewnie po syna musimy podjechać jego. Po syna, no dobra, stary, no jak nam za to patrzy, to dla mnie to jest luks robota. Dobra. Z tych cigaret, co mówiliście wczoraj? Co? Ale ty, właśnie, ja nie wiem, czy ty możesz nam jechać, młody? Przecież ty się zdajesz z babami? No właśnie, poza tym, wiesz, nie możesz takiej kasy zarabiać. Przemyślałeś sprawy? Przemyślałem. I jakie wnioski? Z kim działasz? Jak mam czas, to z wami. Jak masz czas? No to co, zatrzymuj się. My czasu nie mamy dzisiaj. Z wami. Z nami? Na pewno? Z wami. No tak. Mówi wszystko teraz. Co wiesz? Tyle co wy. Dobra, ona nic nie powie. Dobra, stary. Jeżeli się okaże inaczej, obiecuję, że do końca życia już nikt od nas nic nie zobaczy. Dokładnie. Ty. Jak mamy zobaczyć, który to jest jego syn? Będzie się chyba wyróżniał. Myślisz? Raczej tak. O, zobacz kto jest. Poczekaj. Zadzwonię do niego i spytam, jak ma na imię chociaż. Dobra, ja może będę się rozejrzeć. Dobra, widzowie, dzwonimy do Gartineza. Tak. Panie Gartinez, a jak pański syn ma na imię? Samuel. Samuel, dobra, dzięki. Dobra, to jest Samuel, chodź stary, musimy odnaleźć go. A tam chyba są twoje koleżaneczki, albo Nora sama, jest i samochód. Zobaczmy, może pośród tej gromadki będzie. Myślisz? Myślę, że tak. Proszę pani, jaka jedynka? Nie, nie masz szans. Wie pani, kim mój tata jest? Pani, ale pani się ładnie wygląda. Proszę pani, normalnie. Tak pani... nie może być. Ja pani... dzwonię do taty, nie, tak dobra, nie będzie. Dobra, zamknij się, szczylu, bo mam coś do powiedzenia. Pani zgorąca jak chodnik Izraela. Zamknijcie się teraz. Szukamy Samuela jakiegoś. Samuel, to ten mały gnojek. On? Ten śmieć. No ten obok. Tu obok. Kapturza. Przepraszam. Ja nie znam panów. Słuchaj, młody. Pani, swój plecaczek a mówiłaby się pani ze mną na randkę dziś. No dobra. Młody, pani się wlepi pani Chloe. Ciebie no. Dobrze. Dara, młody, wskakuj do samochodu. Ja nie mam szans. Dzisiaj jest tak ładnie ubrana. No dobra, już idę. Pani Chloe, pani by się mówiła ze mną na randkę. Kim wy w ogóle jesteście? Kim? Twoimi osobistymi ochroniarzami. O kurde, aż tata takich mi zafundował? Tak. Co? Odesiadasz do tyłu. Pakuj się. Chcesz to trochę cukierków? Kupiłem. Słabe to auto. Co? Mój tata ma lepsze. Gratuluję. Gratuluję, dobra, ma lepsze, no i co? No szybsze, ładniejsze, wygodniejsze. No nie no, to gratuluję, stary, jaki to samochód? No, wszystkie ma. Jakiego będę chciał? A jaki chcesz? Ostatnio to dostałem... Lambo. Ty dostałeś?
Tak, ja. Od taty. Na prezent, na urodziny. Tak, ciekawe. Umiesz je poprowadzić? Ale powiem, że ta pani Flow to coraz ładniejsza. Ale wiesz, że ta pani Flow to jest facet? Jak to? No. Dobra, nie psuj mu marzeń. Może jakieś ma sny, wiesz co chodzi. Kumam. Aż mi się wycieczka przypomina. Tędy, nie? A, ale to już potwierdzone info? Tak, a co, będziesz gdzieś to wysyłał? No nie. Dobra. Młody. Wolne to auto, wolne. Zamknij się. Weź trochę przygazuj. I nie mów tacie trochę o wolno tyle, kto cię powiedziałem, dobra? Zobaczymy. Młody, bo się pogniewamy. Chcesz mieć swoich osobistych ochroniarzy, czy nie? No już mam, tata mi zapewnił. Ale możemy nimi nie być, jak powiesz, nie? Przecież jak powiesz, to nas zwolni. No dobra. Bądź nie, póki co bądźcie, póki co bądźcie. Bądź no. Dla nas w porządku, to będziemy dla ciebie w porządku. Dobra, ale jak będzie się szybciej? Szybciej? Bo mój... Bo... Dobra, weź trochę pokaż, co ten samochód umie zrobić. Co to jest Max? Bo Lamborghini mojego taty, to takie to dopiero na rozpoczęcie tyle jedzie. Młody, a ty jesz spaghetti czy spaghetti? A to i to. Musi Lamborghini. No to Lamborghini, ale i tak szybsze. Okej. Okay. Widzowie, on jest jakiś natrętny ten dzieciak. Kurde, już mi się nie podoba ta robota. Miało być tak pięknie. To jest te twoje Lamborghini? Jakie Lamborghini? To po prawo. Nie, to nie moje, to akurat nie moje. Wysiadaj. Wszystko było w porządku w szkole? No, jakiś dwóch lamusów się pruło, ale wyjaśniłem ich. Połamać ich? Nie mamy zainterweniować? No, jak będzie większy problem, to będę mówił. Dobra, chcesz numer któregoś z nas? No to od taty wezmę. Dobra. Coś to dzwonię. Dobra. O, ci tato. Cześć, Sylwii. Pani Gartini jest cały zdrowy, dostarczony. Właśnie widzę. To jest Ethan. Dzień dobry. I to Ethan. To co? Coś mogę już iść do siebie, tato? Tak, iść do siebie. A co z tym nowym PS-em? Czeka na górze. Okej, dzięki. Aha, dzieciak. Ach, te dzieci. Och, te dzieci. Trochę rozwiedrzony ten dzieciak. Co, sprawił problemy? Nie, było wszystko. Nie, było wszystko w porządku. Na pewno. Na pewno. Dobry dzieciak. Okej, zaczekajcie, coś tu mam. Tylko niech pan go pilnuje, bo on podrywa facetów chyba. Jak facetów? Cicho, stary, cicho. O czym mówisz? Nieważne. Nauczycielki podrywa, taki z niego jest, no, przystojniak. Bad boy, no. Stary, kasa chyba kasa. Co? A co tutaj jest? No proszę, zapłata. Kurde, widzowie, dobra, nie tak podoba mi się ta robota. Dobra, dzięki. Ciężka dosyć. Miłego, szefie. Miłego. Widzenia. Trzeba podliczyć wszystko. A teraz, proszę? Skąd się pana kojarzy? Weź go zostaw. Ja pana nie kojarzę. Zostaw problemy. Jakiś... Jak ty tym jeździsz? Pierwszy raz pana na oczy widzę. O cholera. Dobra, chodź. Cię. Co ty prawo jazdy w chipsach wygrałeś? Ty, stary. Ile... Trzeba podliczyć. Czekaj, ile mamy, nie? Stary, on miał tatuaże Kyle. Przesado, za bardzo za nim tęsknię. Nie no. W nocy tu przyjeżdżamy i musimy go, wiesz. Dobra. Dobra, weź to przelicz. Dobra, no w tamtym jest 20, w tym jest 5. Wow. To co, po ile dla nas? No, 12... 12,500. Dobra, to my po 12 dajmy młodemu tysiaka. Dobra. Widzowie, 12 koła dla nas. A nic nie zrobiłeś. Bo siedziałeś w furze tylko. Kurde, nie wiem, mamy tutaj jakieś chyba pracowników. Nie dziwię się, co nas zatrudnił. Skoro ma takich pracowników, to jeszcze gorszych ochroniarzy. Czekajcie, mam telefon. Halo, chodź szybko na naszą ośkę. Balasi przyjechali do nas, celują. Szybko, Balasi. Dobra, gdzie jesteś dokładnie? Nasza ośka, ten, tutaj jakby za tako. Dobra, będziemy. Panowie, ładować broń. Balasi, wjechać naszą dzielnicę. Wow, co? Naszą. Naszą? A, w naszą. Nie no, dobra, czy? Dobra, podskoczmy się do mojego samochodu. Wezmę strzelbę. Po co strzelbę? Mamy spluwy. Narzekasz. Wystarczy, stary. Nie ma czasu. Jak ich zabiją, to nie mają się czym bronić. To jedź tam, a nie gadasz. No, chyba jadę, tak? Dobra, szukajcie ich. Ty, tam jakaś fura widzę. Stoi. Dobra. Załadowane fury? Aż fur, broń. Dawać. To od dawna jest strzelam. Dawać, nie ma czasu. Dobra, widzowie, tam są chyba balasi. Tak, celują chyba do naszych. Dobra, widzowie, ich jest więcej. Ich jest więcej, nie wiem, radę. No spokojnie. Posłuchajcie mnie.
Bo widzę, że jesteśmy z tej strony. On ucieka chyba, ucieka. EBK, if you all in the way, you in the field with a vet. Bam, bam, she wanna flick for the ground. Uciekaj, młody, uciekaj. She wanna check this beat on cam, like hold up, she wanna swallow this pull up. Soon as I bust on roll up, full on the letter, I pull up. Bam, bam, she wanna flick for the ground. Go ahead, stop with that, who I am. So she wanna check this beat on cam, like hold up. Co, wszyscy widzowie? Chyba wszyscy. Ty, chyba wszyscy. Dobra, chodź się. O kurde. Leżysz, psie. Kurde, Nie. Siedlę, trzeba się nas się słuchać. Gdzie obrywałeś? Słuchaliśmy się. Pakujcie go furię na szpital, jedźcie z nim. Dobra, i mam już, i ściągaj tą badamę. Albo to sam ci ją dajmy. Dobra. I zieloną mam założyć. Jaką badamę, ser, to z... Cholera. Tak, jest czerwona, ma być zielona. Okej, widzę, trzeba ich podobijać oczywiście, nie? Bo frajerzy się już nie ruszyli. Zmywajmy się stąd może. Myślisz? No. Ja nie wiem, co tu się stało, szefie. Co się stało? Skąd oni tu nie się wzięli? Trochaliśmy do samochodu. Przyjechali znikąd i... O cholera, dobra, o kurde, zmykać. Ulotnij się. Biegnij, ser, biegnij. Oho, ma to chyba przerąbane, widzowie. W sumie, co my myśleliśmy, co czas policja krąży? Uciekać. Uciekaj stąd. Uciekaj stąd, w krzaki, nie wiem. Ja pierdziel, młody, dawaj! Co to było? Jezu, ale dawno temu strzelałem. Też, dziwne uczucie. Nie, co, dobra, wczoraj strzeliłem w sumie, ale to raz ze strzelby. Nie no, to raz, ja też dawno nie strzelałem w sumie. A korump? Aha. No w sumie racja, no to korump był niedawno. No, a ja dawno. Ale i tak, to, ten korump to nic w sumie. Dobra, nieważne, teraz mamy chyba czas na odpoczynek. To i ty chcesz w nocy jechać, nie? Co? Dobra, młody, jak coś to nie jedzie z nami, musimy to ogarnąć sami. Gdzie cię odstawić? Pod salą możesz odstawić. A, wszystko jasne. Stary, zbliża się 20, powinien już kończyć pracę. Ale ty myślisz, tak szczerze, no... Stary, no wątpię. Pewnie twój brat zginął, poszedł jako świadek koronny. Tak, wszystko myślisz? Jest możliwe. Dobra, czy powiedział? Tobie? Wątpię raczej. Komuś. No, że poszli świadka koronnego? Ale byśmy wiedzieli, że go policja zawinęła. Nie wiem, albo gryzie glebę i nikt o tym nie wie. Wątpię, ty szukasz na siłę swojego brata. No, nie, przypomina ci się głos, jego tatuaże, wszystko. No nie, właśnie nie przypomina. O, idą, pa. Stary, przypomina fest, także utkaj się na razie, schowaj dumę do kieszeni, musimy to sprawdzić. Jaką dumę? Po co mamy człowieka straszyć, że niby przypomina ci tylko brata z głosu? Jak straszyć? Nie wiem, podjeżdżałem do typa, ty chcesz go wypytywać jakieś rzeczy. No i co? A co ty w ogóle chcesz z nim zrobić wreszcie? Każesz, że Magiś jest twój brat. Spytamy. Chcesz go zabrać? Skoro i tak tutaj pracuje, a załóżmy, że to jest twój brat, no to chyba nie chce mieć wspólnego z tobą, nie? Dlaczego nie? Bo byś się z tobą skontaktował? Nie wiem, stary, dobra. Wsiadł do tego i w białej fury. Z kimś, nie widzę. Ty, oni się rozbiegają. Nie widzę, a tamten biały to... Wsiadł do fury. Co, śledzimy ich? No raczej. Ciekawe. Dobra, stary, jedziemy. No to jak chcesz ich zatrzymać, czy po prostu czekamy? Aż dotrą do mieszkania. Czekamy, aż dotrą właśnie do mieszkania i tam z nim porozmawiamy. Załóżmy, że to jest też ich brat. Chociaż wątpię, to tak nie boisz się tak? Po co się on bać? Znaczy tak, dawno go nie widziałeś, nie wiesz jak zareaguje. Ale chcę, żeby wrócił, tak? Jakby twój brat Ale skoro twój brat nie wraca, to raczej no nie chce wrócić pewnie. Stary, nie wiem. Musimy się przekonać. O, psiarskie. Pierdzie, ale muszą być wszędzie. Stary, rejestracja. No i włączył Nie włączył. Nie włączył, stary, nie włączył. Czyli po prostu jedzie, dobra. Co? To stary wjechał na stację. To jest nasza szansa. A teraz? Ale tak, dobra, i tak jesteś poszukiwany. Jak wyjdzie, też. Jak wyjdzie, czekaj, poczekajmy aż wejdzie. To jak wejdzie do stacji, to poczekajmy przy jego samochodzie. Chodź. Poczekamy aż wyjdzie, nie? No tak, no oczywiście, że tak. W środku tam nikogo nie straszyć. Pewnie tam to są jakieś ulotki. Z czym straszyć? Przecież nie będziemy do nich strzelać. No nie, ale wiesz, że jesteś poszukiwani, nie? Co? Każdy o tym wie. Chodź tu. Tutaj, nie przy samochodzie? Spokojnie. Halo, gdzie jest kasjer? O, dobry. 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 I ten.
Hot dog będzie. Pan? Hot dog będzie. Jeszcze raz? Hot dog, tak, taki... Co jest widzowie? A jak ta paruwa wariacie? Co pan z policji jest? Nie jest. Spokojnie, paróweczka będzie, normalna. Dobrze, już płaję tutaj. Smażę. Sos dodatkowy będzie. Dobrze. Ci wieśniacy, cholera. No, tutaj paróweczka, dobreczka. Nie, może zapomniałem, jak miał głos. Proszę, proszę. Dobra, dziękuję. Jeszcze tą paczkę cienki. A, dobra. Czego się zrezygnował? Tyle ten ziomek zamawia. Podaję panu $20. Co się kolejka robi, ja pierdzielę. Bardzo. Ile możesz? Do widzenia. Panie kurwa, szybciej. Słucham? Ogarnij się. Słucham pana z hot doga, dobrze. Ty. Jaka paru wariacie? No. Ale nie masz serowic, bo leci się tak zamówić. Do samochodu. Z jakiej to okazji? Z okazji twoich urodzin. Ostatnich. Ostatnich? Dobra, Kyle, nie zgrywaj się. Przecież to nie jest on, cholera. Co ty odwalasz? Co? No co, co? Znikasz sobie? Ja mam syna, nie? No. Musiałem się oddzielić od was, bo teraz, wiem, że to było... No, niebezpieczeństwo dla nich, nie? Ale to ty? Serio? No tak, no. Cholera, dobra. Nie chciałem mówić nikomu, bo wiem, jakby... Markus na to zareagował. Ale nawet swojemu bratu nie powiedziałeś, stary? No właśnie. No wiem, jaka by była wasza reakcja. No. Ale to jest twoja jedyna rodzina. Nie. Pewnie jego reakcja by była taka, że spoko, nie? Tylko on by nie powiedział. Jako, że to twój brat. Dobra, słuchaj, jedziesz z nami. Bo nie, inaczej. Zdecyduj, czy chcesz z nami jechać, czy nie. Bo jak oczysz w sumie dla, wiesz, rodziny, to nie będziemy go chyba zmuszać, nie? Tylko chociaż daj adres, nie? Jak nie, nie chcesz. Pojadę. Wsiadaj. Na pewno. To wyjaśni wszystko, bo... Dobra. Wiem, że się mogło zrobić zamieszanie, ale... Co? Wolisz pracować? A ty pewnie pracujesz tylko tak, żeby było, a tak to jesteś dorobiony, nie? No wiesz, trzeba zgrywać pozory też, nie? Co? Chce ci się tam pracować? Nie chce mi się tam pracować, ale... Jej, bo zaraz nas zauważysz. Stary. No. Z takimi to bym z chęcią chciał być aresztowany. Ta. A w ogóle, Kyle, nie? Tyle się podziało, że jesteś poszukiwani i mieliśmy siedzieć do żywocie, uciekli przez więzienia. Taki wielki skrót, nie? Co? Gangu już nie ma. I co, widzisz, jaki jesteśmy gangstery? No widzę, jakiej fury się robiłeś. Ta. A jak to gangu już nie ma? No nie ma. Jakby Bala się wszystko przejęli, a Markus ma już wywalone w gang. A ten FBI fuj, że to już macie w dupie, czy co? Że sobie odjechał, nawet nie patrzę na ciebie. Właśnie nawet nie wiem, kto to był, ale... A co, on cię odwoził do domu, czy gdzie? Czy co? Nie wiem, on wsiadł do mojego auta w ogóle. A, no to masz po aucie, ty. W ogóle, ty masz żonę, tak? No, jesteś żoną, no byłą żoną, po rozwodzie jesteś. A, no tak, no tak. A jak tam dziecko? No dobrze, no już rotek ma, nie? Można dostać tak zwanego pierdolca, ale da się przeżyć, nie? No dobra, zaraz poznasz. Nie poznasz. Może prawie stara ekipa będzie już zgrana. Ale powiem ci, że się nieźle zmieniłeś. Ja cię nie poznałem, ale... Ja myślałem, że zawsze będziesz łysy. No właśnie, ja przez fryzurę może go nie poznałem. Jak coś pogrubiałeś na twarzy. W Turcji byłeś? Schudłem właśnie. Pana. W Turcji byłeś? Nie. Włosy doczepiać? Nie, ja normalnie, ja po prostu nie miałem problemu z łysieniem. Po prostu mi się podobała taka coś, ale za dużo osób mnie już znało. Musiałem się zmienić też. Ale widzisz, i tak cię tatuaże zdradziły. Wyglądało się kryminalista. Bo tej przeszłości się nie zmienię, no. No na pewno nie zmienisz. Kurde, trochę się cieszę, że znowu pogadam ze starymi znajomymi. Ale musieliśmy się zmotywować, nie? Sami podjechać. A kto się opiekuje twoim dzieckiem? A taka nowa. A nowa. A. Ciekawe. A ile lat nowa? Nie, tam tutaj... Ja nawet alimentów od niej nie chcę, nie? Jak alimentów? Co? No bo teraz stary płaci alimenty. To, ale to ci zrobiła dziecko, czy co? Czy ona ci płaci? No... Co wygrałeś w sądzie, czy jak? Z tamtym, ale... Patrzcie, kogo przeprowadziliśmy! Co to jest za cygan? Nie poznajesz? Od razu cygan? Tylko nie poznałem, nie martw się. Dobra. Powiedz mi, gdzie ty byłeś, jak uciekłeś od wszystkich nas? No wiesz, mam dziecko na utrzymaniu, nie? I dlatego bez informacji kogokolwiek postanowiłeś sobie nagle usiąść. A co, myślisz, żebyś mnie tak opuścił?
No myślę, że byśmy znaleźli na to jakieś rozwiązanie, a nie tak odcinać się od grupy. Przecież Marko sam opuścił gang, no. Że ci nie pozwolił. Powiedziałem, że opuściłem, czy powiedziałem, że rozrosłem się więcej? Bardziej. Opuściłeś. Panowie, to ja mam propozycję. Prawie cała ekipa stara jest. Co z Jordanem? Z Jordanem mam kontakt. On też w sumie tam pracuje, nie? Tak. To co wy na to? Generalnie z Jordanem tylko kontakt miałem tutaj sam. To co wy na to? Żeby znowu wpiąć się na sam szczyt. Można, ale powiem ci tak. To, że ja i Klamka i Duży B mamy dalej swoje interesy, to zostaje dla nas. To, że jak chcecie założyć, odnowić Gang Families, to po pierwsze musimy mieć miejsce i w sumie to tyle. Mamy dlatego, miejsca. Gdzie? Na tej waszej małej osiedlu? Nad Mirror Parkiem. To się tak załatwi nowy. A co z ranczo w ogóle, który podbiliśmy? Poszukam, może to są jakieś akcje komornicze, coś na sprzedaż, siedla czy coś, poszukam. Sprawdź ranczo, bo wybiliśmy tych kasztanów stamtąd. Żadne ranczo. Okej, okay, no jak chcesz. Rozumiesz to, że nie chcę po kimś przejmować dzielnicy? Nigdy się tak nie robi. Na tym to polega chyba, tak? A Balasi to co? Przejmuje się tylko tereny, nigdy się nie przejmuje dzielnicy. Nie zamieszkasz jako zielony na dzielnicy Balasu. To, że oni nie mają własnego honoru, to nie znaczy, że my go mamy. Jak chcecie. A w ogóle... Berło? No. Co ty tak... Kurde, jak się pozmieniało, widzę. Poważnie. Berło jakoś się zmienił. Do pracy aplikuję. Jakiej pracy? Postanowiłem zostać weterynarzem, umowy mamy w pracy. Weterynarzem? Weterynarzem. Aha, okej. Okay. Panowie, to co? Zaczynamy się rozejrzeć i wracamy do gry. Rozejrzę się i dam znać. Dla mnie jest okej, okay, ale pamiętaj, że i tak na tej dzielnicy ja nie będę mieszkał. No dobra. Wywracać się do gry. No tak, ja tylko chcemy pomóc w tym i tyle. I pamiętaj, że dalej hierarchia obowiązuje. Ale na pewno my gdzieś wyżej, a nie klapki, tak jak byliśmy. Pamiętaj, że hierarchia obowiązuje. Pamiętaj, że my dużo pomogliśmy w tym. Ja prawie zginąłem w gangu. Pamiętaj, że my przejęliśmy dzielnicę. Pamiętaj, że dałem wam rękę. Jakie zresztą. Jak tą rękę udetniecie, są kolejne cztery, które za mną stoją. Patrzcie, kto przyszedł. Ja już powiedziałem rano na śniadanie, co sądzę. Hej! Zu, jak ty wyglądasz, człowiek? Trochę się zmieniłem, nie? No, trochę bardzo. Zmiany na plus. Znaczy na plus bym nie powiedziała. No właśnie, że nie powiedziałabym, że na plus. Ogólnie musi wrócić z gangiem, bo one do Marabundy dołączyły. Marabundy? Co? Jak się z nimi kolegujecie? Że się z nimi koleguję, nie znaczy, że do nich dołączyłeś. Markus, jak ty córkę wydawałeś? Aha! Ej, no kaj, ty co? Do Marabundy? Nigdy do nich szacunku nie ma. Nikt nie powiedział, że my tam dołączyłyśmy. No właśnie. No nikt do nich szacunku nie ma. Tylko troj miał. Tu pięknych chłopaków i z nimi powinniście się kolegować, a nie... Oto to. Dziewczyny! Nie, Kyle, za późno już. Hierarchia też dawno obowiązuje. Jeszcze raz coś na córki temat powiedz, głowa spadnie, rozumiano? Spoko, już starych żartów nie kminisz. Nie. Poważnie stałeś sobie. Kyle, u góry jest maszynka. Chodź na bok. Co? U góry jest maszynka. No, na wyso zrobić. Klamka, chodź na bok. Jak chcesz. Bita w domu mnie zabije, jak mnie już tego zobaczy. A właśnie jak dzieci. Dzieci? Ja mam jedno dziecko. No to co z nim? Ale to tak siak. Żyje, nie? Trzyma się dobrze. Chociaż tyle. Trochę wkurza, ale da się przeżyć. Mam pytanie. Moje dziecko. No. Jak się wabi twoje dziecko? Ja pierwszy. Wabi? Nie wabi, tylko nazywa. No. Okej, okay, co oni tam kminią, widzowie? Nie wiem. Ale jest Kyle, to jest ważne. Co, udało ci się z tą, czy nie? Nie udało się, stary. Weź mi nawet nie dobili. A on chyba nawet nie chce mnie znać. Co się stało, że nawet się znać nie chce? O stary, no nie, może spyta jej i Marabundy. To Marabundy to wystrzelam. A Markus to na to tak od... No wczoraj tych dwóch marabunciaków rozstrzelał. No to w porządku. Masz jakąś drogą na oku, czy nie chcę odpuściłeś się? Nie wiem, chyba sobie odpuszczam. Ważna jest teraz kasa. Czyli kontenery broni, mam nadzieję, że będą dostarczyły. Kasę masz, tak? Kontenery broni? Taką furą jeździsz. Miałem. Co się stało z moim jeepem, bo z ubezpieczalni mi rachunek przyszedł. Co, nie wiem, spytać Jordana? Jordan to ma? No on nie miał, powiedział, że ty mu dałeś. Nikomu nic nie dawałem, no ale spoko, nie? A wy co? Musimy jeszcze coś załatwić. Do kolegów jadą. Do kolegów? Nie, akurat stroje firmowe, a co? Czekaj, młody strzel są. Możemy się spotkać? Dobra. Gdzie? Co on chce? O, bez wody piesa. Młody się chce spotkać, dobra. Ty co, imię zmieniasz, czy zostajesz jak jesteś? Nie no, nie chcę się już przebierać, ale w ogóle bym się... Ten, więc nie ma co się przebierać.
A golisz się? Wyglądasz jak stary dziad jakiś. Ja też swoje na karku mam, nie? Ale ja chyba ogolę później. No. Dobra, ja muszę jechać, bo młody się chce spotkać, później się widzimy. No dobra, Tara. Co stary? Nie wiem. Pakuj się do fury. Już mi się nie chciał tam siedzieć. Młody chce się spotkać. Nikt no po co znowu, nie. Nie wiem, stary, wysłał mi GPS, ale... Gdy się z nimi... Ty. Gdy znowu ich usłyszałem, to już, nie wiem, humor mi spadł. Czemu się spotkać tam na tym? Gdzie? No, przy znaku Vinewood. Nie wiem. Może ma dla nas jakieś, nie wiem, ma jakieś problemy, co? To nam co, coś myślisz, żeby będzie skakał? Albo chce coś powiedzieć. Myślisz, że będzie skakał? Nie no, wątpię raczej, no. Uby nie, ster, no, ale musimy z nim porozmawiać. Też tak myślę. Jest, ale teraz trzeba na płaźnie z nim gadać, aż mam dosyć tego wypowania mnie. Jeżeli teraz nic nie powie, to już koniec. Co, chcesz go zabić? Nie. Po prostu jakbyś... Koniec... Koniec pomagania mu. Niech idzie na własną rękę. No dobra. Może ma jakieś jak... informacje. A jak ma, no to... Ale nie podoba mi się to, co Markus powiedział, że dawna hierarchia. Jeżeli tak będzie, to ja idę na swoje. Zobaczymy, ile kasy będzie nam proponował. Pomoc na porządek zawsze się przyda, tak? Jest jego fura, stary. A, wygląda jakby faktycznie chciał się zabić. O kurde, u góry jest? Nie, jest na dole. Cholera. Czemu może go... Ej, młody, ty się nie zabijaj, stary. Wszystko będzie dobrze. Ty się nie zabijaj. Będziesz to chyba dobrze. Co tam się dzieje? Nie chcę się zabijać. Stary, bo to wygląda tak, jakbyś faktycznie chciał się zabić. Kurde, czekaj, pójdę z samochodu. Po co do samochodu? Coś wezmę. Młody, o co chodzi? No chciałem się spotkać, pogadać o tym wszystkim, co się teraz dzieje. To znaczy? Nie. No, o waszych relacjach. Z kim? No, przepraszam cię. Za co ty mnie przepraszasz?